Dzieją się rzeczy fajne. Zacząłem się teraz w grze budzić nie na Olisarze, a na Lewskim. Spójrzcie na to. Więc poznamy kolejną stację. Pojawił się bardzo ładny ten wpis zachęcający do dyskusji na Reddicie, który się nazywa... To jest trigger dla humanisty, który pewnie i tak ma to gdzieś, bo nie gra w tę głupią grę. Mianowicie, że w Star Citizenie jest obecnie więcej grania niż w grze Sea of the Thieves, czy Sea of Thieves. Jeśli ktoś o niej pamięta w ogóle, nie wiem, że ktoś w to gra, ale... Ej, to jest prawda. To jest tak samo, no tak samo nic nie dostajesz na razie, a nie, więcej, no możesz zarabiać pieniądze od misji. Dobra, więc kupiłem samochody i cały czas w końcu zorientować się, chyba ktoś też tu błądzi. Gdzie na Lewskim jest wyjście do hangaru, bo musimy przejść zaraz. Przez strefę celną. I najbardziej mnie interesuje ten ścigacz. Oho. Jeśli dobrze pamiętam, to gdzieś tutaj było to miejsce urocze. Że przechodzimy przez strefę celną. Tutaj jest targowisko Europa, czy tam Eurokosmos. I chyba jak przejdziemy przez celnisko, to gdzieś będą dojścia. Jak samochody w kosmosie. To nie jest samochód, właśnie o to chodzi. To nie jest samochód w kosmosie. O, dobra. Tu jest konsola, tu są hangarki. I zobaczmy, jak to teraz działa na Lewskim. Wszystko się zgadza. Weźmiemy przy tego Drake Dragonfly Yellow Jacket. A kurde, zaraz. Jest, że niby stored. Aha, dobra, rozumiem. Czyli jest na Olisarze. I chcemy go sobie sprowadzić tutaj. Tak? I no chcemy. I czy to działa? To będzie smutne, jak nie będzie działać. Na razie ewidentnie nie działa. Co tam, czy Star Citizen to Cowboy Bebop the game? Byłoby fajnie. Kurde. To mamy problem. Weźmy takiego Cutlassa, czy możemy sprowadzić? To 15 minut. Ciekawe, czemu to 15, a tamten 2,5 minuty. I nie działa sprowadzanie do tego. To zaraz. Powaga sytuacji wygląda następująco. Jak ja w takim razie mam stąd się wydostać? Skoro budzę się tutaj i... Ale prospektora mogę, coś śmieszne. Chyba, że nie wszystkie mogę. Tak, zaraz, zwróćmy uwagę. Prospektora możemy wyciągnąć. To być trudno. Wyciągnijmy prospektora i polecimy gdzieś indziej. O. All of our landing areas are currently full. Please hold for assignment. Unfortunately, our automated system is unable to access that ship at this time. We apologize for any inconvenience. Please try again later or select a different ship. Panie. Ale ciekawe, że kolejki nie działają. Podejrzewam, że po prostu jeszcze to nie jest zrobione, bo zakolejkować powinno. I ciekawe, czemu nie mogę wyciągnąć tych statków. To jeszcze raz, prospektora poproszę. Na sprawę, że wydaje mi się, że to jest totalnie bug. Co to za ładne stroje masz, człowieku? O, spójrz na mnie. Też pasowałoby się ubrać. Ciekawe, kiedy przyjdzie wipe, czyli wytarcie wszystkiego. Ej, tak, śpiech, dokładnie, komar pisał so. Chyba, że zaraz. Konsole są przy porządku. Nie, to bez sensu. Konsole są dwie, a są wyjścia cztery. I zobaczmy, ziomek też tutaj korzysta z konsoli. Żeby nie było, że nagle jemu wywali, mi nie wywali.
A nie, chcę tego prospektora, nie chcę tym. Okej. Okay. Mi się wydaje, że to jest ściema. Jest tak z bankomatami. Mój nie działa, a pana działa obok, to ja pójdę do pana po panu. No dobra, spróbujmy Aurorę. Tylko będzie mi przykro, jak się okaże... Nie, dobrze. A, przejdźmy się do hangaru, pogadajmy osobiście z kierownikiem. Może tam się będzie... Niech myśli, że mi się udało. Przede wszystkim, niech sąsiad myśli, że mi się udało. Czekaj, DMG przecież relog pomoże. Mhm. Jest jakaś komenda, czy trzeba zrobić po prostu reloga? Rozumiem, że relog to jest po prostu wyjść do menu i wejść z powrotem, nie? Alt F4 nie, ta gra jest zbyt zaawansowana na Alt F4. Nie jest ten ziomek, który zawsze dzwoni ten telefonem, jak gadamy z... A to nie jest jego brat? Jezu, to jest ten Babilon pewnie, sami raz tafaranie tu mieszkają. Kosmiczny skład, ale tak, tak jest. Skąd tak dużo statków? Chris Roberts funduje. Dał każdemu 5 milionów złotych, żeby sobie nakupywali statków i zobaczyli, jak działa kupowanie. Ja to robiłem przez tydzień, ale się w końcu udało. Dokus tam. To robimy relog. Halo, halo. Ok, jedziemy chyba. Chciałbym potestować, ale zacząłem od testowania na Olisarze. Wylogowałem się na Olisarze, obudziłem się na Lewskim. Taka ciekawostka. Dobra, relog. Alt F4, ale to nie będzie relog, jak zrobię po prostu exit to menu i wejdę z powrotem. Tu zresztą gra mi powie, ej, chcesz wrócić? A, okej. Okay. A, wyślę. Niech sobie Krzysztof poczyta. Tak, będzie miał coś w stanie tam. On jest teraz, nie wiem, czy jest w UK, czy gdzie by nie był, tak ma troszkę więcej czasu, więc akurat w stanie ogarnie się i ten. Okej, okay, Krzysztof podziękował osobiście. I relaunch. Chciałem sobie pojeździć, czy tam właściwie poszybować, albo po grawitacyjnie szybować na tym ścigaczu od Drake'ów. Dragonfly chyba tak się nazywa. Jeszcze nie pamiętam nazw. A te, które pamiętam, tak mi się mylą. Czy grałem w Project Cars 2 na VR-ze? Tak. Okej. Okay. Project Cars'y są diabelnie wymagające prockowo. Diabelnie. Okej, okay, zobaczymy, gdzie się obudzę. Bo rozumiem, że w przyszłości, nie wiem, no będzie mi podawało, czekaj, jestem w Stantonie, a to się zgadza. Ale czy pokazuję, gdzie się obudzę? Jest Olisar, CRU Lewski, czy jest Green Imperial Hex, ale zamknięty. Czyli tylko jest głównie Lewski, jest ta stacja CRU L2, tak? Ale ciekawe, gdy wczoraj, jak pamiętacie, jak ktoś oglądał, to wywaliło mnie na tym moim, tym bydlaku, też chyba od Drake'ów, relatywnym bydlaku. I bałem się, że będę miał dramat związany z odkupywaniem go za grube pieniądze, a się okazało, że, uwaga, uwaga, obudziłem się w statku.
Tak, dołączyłem do waszego orga, Demger. Okej, gdzie się budzimy? Śmierć, okej, to jest Olisar. Tym razem budzę się na Olisarze. Co tam, że niektóre misje w Ace Combat będą ograć w VR-ze. Jezus, Ace Combat to jest co Namco, nie? Jeśli, nie wiem, czy Ace Combat nie będzie ekskluzywem dla Plastucha. Plus Ace Combat, jak bardzo mi się podoba ta narracja i tam taki airplane porn, to ciężko się w to gra. No dobra, teraz jak zrobić, żeby... mogę wyciągnąć wszystko. Ale jak sprowadzić Dragonfly'a na planetę? Okay, link do spektrum. Okej, dzięki. Your ship has been delivered to the following landing pad. Nawet dwójce stoi ten Cutlass. Jak to się ładnie czyta? Ło! Master Chief. Też się muszę do takiego przebrać. A, na planety spawnuje na bazie w planecie. No to lecimy na planety. Dwójka, nie? Weźmiemy Cutlassa, zobaczymy, jak on sobie śmiga. Najbliższa, czy planeta, czy tam jakiś księżyc. Proszę otwierać. A to, albo zamknę, czy ktoś wejdzie tutaj. Zobaczymy, powinno mieć dużo paliwa. Ciekawe, czy stamtąd dzisiaj świeci. Czy dzisiaj zakaz, dzisiaj pogoda. Ojej, świeci. Nie ma chmur w kosmosie. Najbardziej podoba, jak stamtąd nie świeci. To są ewenementy świata Chrisa Roversa. Zobaczmy Daimara, jest taki pustynny chyba. Okej, podaj refa, bo chcę konto założyć. A wytrzymasz jeszcze chwilę? Zaloguję się na konto i podam z radością refa. Czekaj, coś tam mogę dostać w sumie. Moment. Star Citizen. Robert Space Industry. Czekaj, chociaż... teraz mamy skok chyba zategowany, tak? Tylko oczywiście... Nie działają w tym typie statków, przy tym wyświetlaczu. Nie działa ten wskaźnik celu. To jest taki umiarkowany smutny. Teraz schowałem podwozie, żeby... No nie schowałem. Jezu, nóżki. Chowanie nóżek w tej grze to jest poezja. Już moment, już patrzę sobie. Krzysztof Roberts, Krzysztof Roberts, konto. Już z radością podaję. Napraw... Ty! Cały czas jest zepsute, myślałem, że to się naprawia. Zapomniałem o tym, nie wiem, czy to będziemy musieli podlecieć do jakiegoś... Nie wiem, tutaj pewnie mogłem zrobić, ale zapomniałem zupełnie. Dobra, gdzie tu będzie referal? Ustawienia... Jezus, słońce teraz świeci ostro. Na Daimara mieliśmy lecieć, nie? No dobra, to teraz wykonamy skok. Szpulowanie jest skończone. Mam nadzieję, że może skakać, coś nie chce znowu. Okej, jest. Na
na Daimarze, które były jakieś osady na stówę, ale... Weźmy tutaj, żeby było troszkę na granicy tego światła. I tam gdzieś zaparkujemy. Co tam, że samą naprawić? No, podskoczymy do Krajastro. Mam nadzieję, że paliwa jest. Moment, szukam tego mojego linku polecającego. Jest, referral program. Okej, podaję kod referalowy. Proszę korzystać sobie. Mam nadzieję, że nie wklejam mojego tajnego konta do hasła. Ładnie, kurde. Teraz lubię taką poetykę w tej grze. Lecisz sobie swoim stateczkiem prosto w stronę zachodzącego słońca, które świeci dzisiaj. Nikt nie powie, że to jest ładne. Że to nie jest ładne właściwie. O, tak, jest gra. Super. Co się z tym kodem robi? Chyba się poddaje podczas kupowania ten. A szczerze chyba polecam bardziej Mustanga, jest ciekawszy, jak można wybrać, bo można, ja mógłbym wziąć tego jeszcze, tę Aurorę, dziadostwo. No on jest tak, ona jest taka na... taka mech. Tak, to są kody dokładnie, kody do piramidy finansowej. Ale nie poleci więcej niż 1115. Teraz zobaczmy, jak teraz tak, jesteśmy... Ne, interfejsik śmiga. Tak, halo Krzysztof. Okej. Okay, teraz wylogował. No. Słynny błąd z interfejsem. On z tego co pamiętam się gdzieś odstawia na bok. Chyba, że to jest przez to, że mam włączonego Z-a? Nie. Nie ma powodu. O co chodzi w tej grze, pyta Red Fox. No to jest symulator kosmicznych handlarzy, piratów, żebraków. Na razie sobie po prostu latam i sprawdzam ten, no czerpię przyjemność ze zwykłego latania. Testuję statki, które dostałem. Mówiąc testuję... Raz. Mam... Kurde, fajny jest odgłos tych... Tego czego? Tego piu-piuła. Że pokaż kopanie. Wiem, to nie teraz. Teraz chcę... Tylko mam kilka problemów. O! Włączyło się po latach, dziękuję. Chris Robes, dobra, Daimar. I na Daimarze jest kilka rzeczy. Jest schron. Mining facility. A my jesteśmy tutaj, tak? Lecimy w stronę... Tak, rozumiem, że ustawiłem trasę. Dziękuję, Krzysztofku. Dobra, widzimy powoli miejsce. Tylko on jest po drugiej stronie niestety planetki. Ten jest teoretycznie najbliższy chyba. I to jest jakaś taka mała planetoida. Zobaczmy, czy skok wyjdzie. Okej, zeszpulujmy. Dokonajmy tego skoku na orbicie. No. Ale nie, to nie. Może ktoś puknął na parkingu. Sam się puknąłem na parkingu. Nie mam co zbadać na innych. Co tam, są rozkminka, dlaczego RDR1 nie wyszedł? To jest oficjalne chyba, nie? Że to był taki burdel, o którym się też nie wspomina. W sensie, że przygody były takie same jak teraz. Niewolnictwo pracowników i tak dalej. I nie opłacało się portować. Ale to było 8 lat temu, nie? To takie gadanie, że ten... Samo Tekken 20 lat temu nie wyszedł na PC-ty. Plus ludzie się budzą.
Chyba dużo myślało, że to jest ci, co płaczą, bo jest wielki płacz na RDR-a. Że to z GTA w tym z dzikim, na dzikim zachodzie, bo w sumie RDR 1 to taki było, a tu jednak nie. Ech, interfejs, kurde, Krzysztof, naprawcie te rzeczy proste, czy naprawcie, rozwincie i już będzie tak dobrze. Bo na przykład teraz mi zniknęły wszystkie parametry. Ale tak, to na moim dobrze mówisz. W podobnym czasie wyszło GTA 4. Relatywnie w podobnym. I to był dramat. Przecież co się wtedy działo z tym, Były problemy z tym zabezpieczeniem itd. itp. Co z Days Gone? Aha, moment. Mała atmosfera, tak? O, czy warto było wchodzić tak? Chyba nie warto. Kurde. To podlecimy wyżej. Będziemy mieć mniejszą prędkość w atmosferze. Raz, że ciemno, dwa, że zniknęły sygnatury. Co tam, jeszcze jest opcja, że mogli dużo dać Microsoft i Sony? Szanownej firmie Rockstar mogło, tak? Oczywiście, że nic nie wiemy. Fajnie jakby wyszło. Czy już są jakieś walki, tak? U mnie ich na razie nie ma. Teraz co to jest na horyzoncie tam? Om 2. Sprawdźmy, co to jest w sumie. Tak szczerze nie wiem, a może coś fajnego. Jest parę minut drogi ode mnie. Nie wykonamy mikroskopu swoją drogą? Wykonamy. A, coś śmierdzi. Moment. Chwyta mi ta atmosfera z pupy. Znika mi ten punkt. To na Xboxie S tekstury postaci z odległości 5 metrów. Nie wiem, dużo osób mówi, że na tego najlepszego Xboxa jest super zoptymalizowana. I że to jest wskaźnik, że łatwo sportują na pieca. Znaczy, ja tylko się, jak się nie dawać hype'owi, to nic się nie dzieje. Najważniejsze to nie kupować, żeby nie było preordera i tyle. Wszyscy potwierdzają. Ale tam jest ten płacz o to właśnie, ten, kurde, ta atmosfera, co mnie. Jakby to zoptymalizowali fajnie. Wracam do wersji Classic. Jak był Classic, to nie grałem w WoWa, grałem w Warcrafta 3. A nigdy nie grałem w WoWa, dopiero był Kataklizm. Mówię, powtórzę to, co zawsze powtarzam. Był fajny przez 2 tygodnie i potem mi się znudził.
To tak nie najmądrzej tutaj lecimy. O, co ty robisz? Papie. Czytam, że pociski nie mają z niczym kolizji? Nie, no normalnie nie możesz strzelać, jest też strzelanie naziemne. Tylko ja na razie jestem... O, no, zaraz. Wykonaliśmy straszny skok w górę. Dobra, wylądujemy gdziekolwiek, pochodzimy sobie... Tu gdzieś na granicy światłości, już minimalnie. I potem może jakiś skok na stację. A klimacik jest cymesik, jest ekstra. Salwa przyjacielska. Dobra, powoli schodzimy. To już będzie jasno, resztę wykonamy atmosferycznie. Rzadka, bo rzadka, ale jest. No, można się było jakoś ładnie ubrać, no ale trudno. Odkryłem, że na tym ekranie mogę włączyć sobie jakieś... Tak, bo co tu mamy w sumie? Nie wiem, czy to wtedy nie był błąd po prostu, że mi się nie wyświetlały komunikacyjne panele. Nikogo nie ma w pobliżu. Żadne Wi-Fi nie działa. Tak, salwa na 6 Roberts. A, co, smugi kondensacyjne się robią? Zarąbiste. Ta gra jest śliczna. Mamy co? Wysokość spada, ale stabilnie. I tak se tutaj. Są dużo bardziej spektakularne miejsca. Liczyłem, że będzie jakieś bardziej... Są takie ładne, górzyste planety. Są właściwie ciała niebieskie, są jakieś takie planetoidy. Tak, chemtrailsy. Gdzieś, nie wiem, tutaj. O, tu lekkie wzniesienie. Zatrzymamy się na chwilę papierosa i tyle. Tam będzie, tutaj będzie trochę lepiej chyba. Tam jest więcej miejsca, no. Tu. Wyrównajmy, ładny sztuczny horyzont.
Dobra, co tu możemy? Zasilanie wyłączyć. O, jest szpulowanie jako osobny parametr. Zasilanie włączymy. Zostawimy włączone. No. Całkiem spoko widok. Automatyczne drzwi. Tak. Halo. Kiedy zacięły się drzwi. O, chyba, że muszę jednak go zgasić przed wyjściem. Zgaszę go dla bezpieczeństwa. Aha. Pewnie jest drobny lag, albo serwer się roztagował. Tak, wypuśćcie mnie. No, mamy taki słodki lag. Tak, za każdym zabugowanym razem. Bardzo ładne tuki. No plus, że wylądowaliśmy, to jest najważniejsze, nie? Siedzimy sobie... Tak. To jeszcze jest zdrzemne. Okej, okay, zdrzemniemy się i wszystko będzie dobrze. Okay. Zaraz, zaraz, coś jest nie tak. Okej, okay, już jest wszystko tak. O! O! Zaczęło działać. Moment, słyszę. Nie? Wiedziałem. Okej. Okay. Okej, okay. Słyszałem, że nagle jak spałem, wszystko zaczęło działać. Zaraz. O! Stałem w ogóle tutaj. Ale to dobrze. Jezu, super. Nie, zaraz. Halo? Krzysztof? Krzysztof, powiedz mi, co się dzieje. Krzysztof. Okej. Okay. Tak? Okej. Okay. Halo? Halo, Krzysztof. Ja już nie będę testował twoich statków, będę grzeczny. Ojej, spoko. Za którymś... Okej. Okay. Za którymś razem się obudzę. Teraz to jest moje ciało. Tak? Nie. Jeszcze raz, wstajmy. To był zły sen. Okej, okay, jest dobrze. Tak? Nie patrzeć w prawo, dobra, rozumiem. Okay, nie spatrzeć w prawo. To jest tak, jak jest ten wywiad z chłopcem. Did you have a dream when you didn't want to... To ja. Tak, leżę na podłodze i chcę wstać. Tak jest, Krzysztof zrobił horror. Tak jak ten był, Pity. Tam tak samo się zaczynałeś za każdym razem od tego samego momentu. Okej. Okay. Tak, na razie... Więc myślę, co się stanie, jak się... zrelogujemy. Stracę mój statek. Relogujemy się i zobaczymy, co się stało.
OK. Reset postępuje. Czy gra powie, halo, halo, przecież zbugowałeś się. Wciśnij lewy nawias kwadratowy, by wrócić do normy. OK, nie ma tego. Wszystko OK. Ciekawe, co teraz się stanie. Statek gdzieś w piździec. Czy to było zaplanowane przeze mnie? Ogólnie plan się udał. Wylądowaliśmy, tak? Dotarliśmy na powierzchnię. Podziwialiśmy widok. Reszta nie była planowana. Okej. Okay. To nie jest na stówę. Albo jest? Nie no, Olisar. Tak? Kurde bele. Nie, to nie jest Olisar. Kurde. Halo. Tu jeszcze nie wstawałem. To jest ten słynny Grim Hex. Aha. Aha. To był coś tam. Green Empire, Empire Dex. Aha. Aha. Jezu, co tak? Katz Roberts, tak się może nazywać. Tak to nazwę. Obudzeniu się w Star Citizenie. Jezu, muzyka to jest genialna. Genialna. Co to było, kurde, jakiś ten? Silos nuklearny? Okej, okay, tu są wszędzie te. Pewnie więzienie to było. O, człowiek. Jezu, NPC. W pysk strzelił Riddick. To jest trochę inne okulary. To są pomieszczenia sypialne. Simple, clean, useful. Tu jest jakaś winda. Czy prawdopodobnie cały czas na tym Danmarze jesteśmy, jak się nazywa, tak? Gdzie możemy... Winda elegancko czeka i windą wyjeżdżamy na landing padsy. Super. Jeśli wcześniej trzeba było, ale raczej na landing padsach będziemy dalej. Jezu, tak, Butcher Bay. Okej, okay, są konsolety do wzywania statków. I zobaczmy, co się stało z moim kochanym. Nie mogę Yellow Jacketa przyzwać, jak na złość. A dlaczego? Jakbym chciał go... Ja tak bardzo chcę, proszę panie Chris Roberts, dobra? Chcę pojeździć nim. Niedobry Robert nie pozwoli mi. Ale prospektor jest, Aurora jest i tyle. A 05. Okej. Okay. Rozumiem, że to wszystko jest w jednym miejscu, no bo to jest na powierzchni. Jestem ciekaw, co moim oczom się ukaże. Las? Dymek ślicznie tu wygląda. Aha. Halo, a gdzie słońce? Mam małą czołówkę. Strasznie słabą swoją drogą. Samotny w kosmosie.
Gdzie waszym zdaniem jest piątka? To nie jest na powierzchni. Kurde. To nie jest powierzchnia. Chyba, że tamte, nie wiem, jakaś antygrawitacja trzyma te skały w powietrzu. A przeczuwam, że nie. Pierwszy raz, zaraz. Dwa. To musi być dwójka. Tak? Więc może źle wyjechałem. Wróćmy do wind i powiedzmy, może było napisane nad windą. Tylko no nie ma napisane nad windą niczego. Czyli landing pady. O. Dwójeczka, nie? Jest, dobra, trzy. Jak na złość, to nie jest dwójeczka. Jest wszystko oprócz dwójeczki. Jedynka. To jesteś mój? Jezu, mam nadzieję, że to jest mój. To jest dwójeczka tutaj. Miałeś tam koło czwórki. Jest czwórka i nie ma... No teraz wróćmy do Heksa. Ciekawe, z tej się stacji stało. Windy na jedynkę, dwójkę, dobra. Dwójka. Będziesz to z winda na dwójkę, tak? Czy z... Nie, no bez sensu. Winda 1, 2. To są landing pady. 0, 2, 3, 4. Okej, dobra. Tutaj. To tak czy jak tutaj 0, 2, 3, 4, 5. Więc tędy dojdziemy wszędzie. A skąd pomysł, że 5? A, dobra. Czy mogę tutaj... Dobra, widzę, czym ktoś tu wydmucha powietrze. Statek mam na piątce. Skąd ten pomysł? Już raz żeśmy mieli ten sam problem z dwójką i piątką. Nie dowiem się teraz. No, tuptamy, panie. Nie, to jest ta sama historia, no. Nie, no dobra, to kurde jest kosmos, jak w pysk. Kurde, próbuję się myśleć, co tam jest. Teraz, prospektor to jest górniczy statek, to nie jest to. To gdzie jest najtość boską? Piątka. Niby gdzieś tutaj, ale... Czy do tego tak nie mam wstępu? Wtedy raz do swojego też nie miałem wstępu i to nie jest takie wszystko... No tutaj, 2, 3, 4, 5. Tak, wchodzimy tutaj. 3, 4, 5. Tak, idziemy tędy. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Niech będzie ta wasza piątka. Kurde, jest tutaj, na piątce. A na stówę... Był na czwórce w ogóle, nie na dwójce. Ej, oszukują, tak totalnie. To nie była ani dwójka, ani piątka.
Tylko to była czwórka. Nie no, znikają, bo... A, zwróćmy do śluzy. Jeszcze raz wyzwijmy. Tak. Ale oszukują straszliwie. Jeszcze raz. Tu są śluzy. Żeby trzeba przejść przez cały ten... Przez cały parking dla bogaczy, bo to jest prawdopodobnie duże statki parking. Okej. Okay. Jesteśmy. Zjechać na dół. Tak, trzeba. Najpierw wyjść wyżej nas po schodach do windy. Może gdzieś tu jest jakiś panel jeszcze. Tu są te krzesełka. Ech, Krzysztof. Dobra, to podejrzewam, że to jest jakaś stacja przerobiona na coś. Dlatego są takie jaja, ale... No, tu jest na szczęście pod ręką. Dobra. Jeszcze raz. Więc podsumujmy. Ten Cutlass. Czy wszystko ok z nim? Jak damy claima... Tak, czy sprowadzą go tutaj? Nie chcą za bardzo. Ciekawe dlaczego jest ten bunt. Chcą mi tylko tego tą Aurorkę. I na dobrą sprawę, tak, zaraz, co jest z tym prospektorem, przed chwilą mieliśmy mieć. Więc zostanie mi tylko Aurora. Landing pady nie są zapchane, Kajo. Problem jest, że nie mogę wyciągnąć większości moich statków. A może teraz... Oho. Inna sprawa, że może teraz działa track jako osobny przycisk. Tą Aurorą to średnio się... Okej, okay, zobaczmy jak działa ta stacja, tak? Okej, okay, dziękuję, ale chcę... Krzysztof, słuchaj. Chcę teraz mieć pewność, gdzie on jest. Jest Aurora, tak, damy track. I teraz go trakuje i to dużo ułatwi. Bo sobie tam już podejdę przynajmniej. A tutaj jeszcze nie byłem, w tym Grim Hexie. No i teraz mniej więcej wiadomo, tak, że tu jest przejście, czy nie ma? Nawet jak nie ma, to sobie już... Czyli warto teraz dawać tego traka. No to jest ten stary zło, ten mój żuk. No chodź. Ciasny, ale własny. I wszystko w nim działa, to jest kolejny klucznik. Welcome to Robert Space Industries. Enjoy the ride. System check. Miał całkiem mocne światła swoją drogą. O! Widzimy, że tu... Co to jest? Aha, to jest na jakiejś asteroidzie pewnie wbudowali. Nie? Co to za burdel? Gdzie tutaj się obudziłem tym razem? Obudziłem się już na Lewskim, wszędzie się już budziłem. Na Śląsk, no, jak w pysk strzelił. Szczepili te dwa głazy w ogóle, jakąś kolejką górską. Przyszłość Śląska. Okej.
Gdzieś, że nic nie przypierdzielimy. Dam lampy, zostaje włączone. Gdzie my jesteśmy? Najtość bosko. Jest tu Grimhex. 100%. To jest koło jeli, tak? Podejdźmy do tej schronu na Kamury. Jest blisko. I tam się zatrzymamy. O, i działa, widzicie, działa przynajmniej nawigacja. I sobie spokojnie cykniemy, może mało kilo osób. O, i działa też, przynajmniej rozumiem, że... Szybki kwantowy skok. Dobra, i na kulturce zjechać. Zaparkujemy tam. Nocne lądowanie. Mam nadzieję, że ten statek też ma informacje o wysokości nad poziomem gruntu. Co tam król, czy pozdrosi mnie? Pozdrosi. Tak, już się dość rozpędziłem. Okej, tak. Tu jest OM 5. Zaraz, coś tu śmierdzi. Nie, nic nie śmierdzi, dobra. Tu jest Jela. Czy miał być jakiś inny mining outpost, no ale już nie będę narzekał. Jaja happening. Dobra, dolecimy tutaj. Oj. To pamiętajmy pozycję, bo zaraz pewnie zniknie z radarów ta miejscowa. A to jest tutaj, w tym. Okej, widać. Dobra. Czyli górniczy świat. Jakaś lekka atmosfera. Lecimy tu i potem trochę nad ziemią sobie tam poszukujemy. Gdyż tak, nie przełącza mi się ten... Nie, włącza się, dobra. Tylko jest ledwo widoczny. Sztuczny horyzont się włączył. Natomiast nie ma informacji o wysokości. Nie, żebyśmy potrzebowali, tylko że... A, światło można wygasić. Lecimy w dzień, no ale... Jakie są te zadania? Co, robienie misji? I górnictwo teraz jest obecnie. Tylko zaraz. 600 km, nie, tutaj. 10 km. Okej, w kraterze ja się górnicy wybudowali, dobra. O, tutaj nie ma wody przypadkiem, widzicie? No, te formacje, tak wygląda super. I nie wiem, czy na Jeli nie było w jakiejś postaci wody. W postaci śniegu na przykład. Jak w pysk strzelił coś do podobnego.
Ten generator plan mają genialny. Poziom szczegółowości jest super. Okej, okay, może to nie jest luda, ale wygląda ładnie. Dobra, odwiedźmy górników. Dobra, zrobimy taki ładny wylot zza góry. O, jest jaka bieda. Pierwszy byłem. Wypadł koleś. Dobra, trudno, spotkamy się, no. Nic tam pod spodem nie mamy ciekawego. Nie mam broni jakiejś potężnej. Tak, mam sobie tylko pistolet. Ani zbroi dobrej, bo nie inwestowałem w nią. Tak, najprostszy pistolecik. Słynny piu-piułek. Tak, którym się chowa broń, żeby nie było znowu fapanie popełnić. Którym się robiło holster. Warto sprawdzić, ok? Zanim się nawiąże kontakt z człowiekiem. Poruszanie się stopami. N, nie wpadł na to. Jezus, tak, Battle Royale od Krzysztofa, żeby z tego zrobili. Okej. Okay. Grawitacja fajna, taka niezaziemska. Ej, podoba mi się ten realizm, kurde. Że grawitacja tam, gdzie ma być jaka ziemska, jest ziemska, ale gdzie nie, bo to jest jakieś małe, to mówiliście. 800 km średnicy. No to ten. Cześć, ziomek. Zaprosi do środka i zgwałci albo coś. Okej, okay, wyszedł sobie. Coś tak patrzysz przez szybę w twoim samochodzie, co nic nie robisz, nie grzejesz w twoim samochodzie. Zobaczmy, czy odlatuje. Ma lepszy pancerz, ma, patrz jaką ma broń wielką, ja to przychodzę totalnie ten, jak żebro biedak, jak mu się nie zbugowało. Kurde, odleci sobie dumę, nie? Można było iść z nim w sumie. Zobaczmy, czy odleci. No co on tam robi? Albo mu się coś zwiesiło, na co mam szczerą nadzieję, albo...
Czy można robić abordaż? Tak, na tym ma polegać cały ten mechanizm właśnie FFP. O to chodziło Krzysztofowi. O, coś tam się widzicie, coś tam się podziało. Odpalił chyba. Aż kurde. Uciekaj. O. No i poleciał sobie. Zobaczmy, co na tym odpuście można zrobić. Komórki działają. To jest zasięg. Prawie tutaj nic nie działa jeszcze, bo powiem, nie wiem, czy się robi na odpustach górniczych. Może się coś tutaj opycha ten węgiel, czy co tam się wydobywa. Ile jest 1,6 osób? Nie wiem. Mi się wydaje, że pewnie więcej niż 32 albo 64 na razie. I nie sądzę, żeby się jakoś miało to zmienić w przyszłości. Ani się zdrzemnąć. Jest ładny widok na mój statek. No, w sumie tak narzekam na niego, ale... Ale jest spoko, no. Taki mój, kurde, kadet. Tak, tani, dokładnie, ekonomiczny, sympatyczny. Kurde, nic, tutaj nie ma tego przypływacza. Że wstyd przed kolegami, no ale co zrobię, jak... No, musiałbym stąd podskoczyć. Ładny widok mają ci górnicy w sumie. Jakiś pas, to jest ten pas asteroidów, z którego przecięliśmy swoją drogą, nie? To jest fajne uczucie, kurde. Mogę włączyć całą drabinkę, patrz jak się ładnie otwiera. Z tą drogą, patrzcie na to. Pochwalę się przed wami moim statkiem o drabinkę wysuwaną. Ładnie? Mogę otworzyć same drzwi. Mogę tam bez animacji wskoczyć, no kiedyś się dało. Ale da się. I ładnie ma zamykane drzwi. Zobaczmy z ciekawości, czy jakaś ciekawa robota czeka. Może Anusz coś jest. Można akurat się odbić za ten pracki. 460 zł. Akurat dniówka, żeby wyrobić. No, słynny wrak. Teraz się da zrobić tą misję. Nie wiem, czy wam pokazywałem, czy nie. Ale wam pokażę, się teraz da, na koniec tego pięknego cyrku Robertsa. Pod warunkiem, że nic się nie wykrzaczy, oczywiście. Proszę od razu. Flight ready. Welcome to Robert Space Industries. Enjoy the ride. System check. I teraz tak, zastanówmy się w świecie Krzysztofa. Gdzie muszę podlecieć? Jest Rexite, kwantowy bekon, super, tak. Dobra, tu jest kwantowy bekon, ustawiamy go. Take off. Problem. Musimy się przebić przez planetę. Z
Znowu pod górkę człowiekowi robią. Tak, to jest słynna misja z paczką. Teraz się dają zrobić. Czy na kopaniu można już zarabiać? Tak. Tylko. Zobaczmy, gdzie mamy bliżej w sumie. Myślę, że te grosze warto się na razie fatygować w ogóle. Musimy stąd polecieć. Tu jest, tak, tu jest Wraxa. Jesteśmy przy Crusaderze. Jesteśmy na Jedi, tak? Skoczmy w kierunku na razie tutaj, żeby tylko trochę, żeby było tylko zasłania skubane. Mamy tu jeszcze, w takim razie jak nie Lej i Ela, to może tu. Idealnie, super. Jaki jest problem? Że stoi nam na drodze ten gazowy gigant? Tam mi kopyta. Ciekawe, czy musimy wyjść z atmosfery, żeby ten? Odkryjmy to w końcu. Żeby wykonać skok. Czy przyszło Red Hat Redemption? Nie, nie, co ty, skąd? Nie zamawiałem ani nic. Okay, nie chcę w ogóle szpulować. Szczerze nie wiem, co to znaczy. Czy znaczy, że na przykład... że nie mogę tego robić w paraatmosferze albo zbyt blisko planet, czy w ogóle nie dolecimy bez gazowy gigant. A proszę, ktoś prosi jakąś... Trzeba przytrzymać chyba. Nie wiem, czy wziąłem tę misję, czy nie, ale... Zobaczmy teraz, czy jesteśmy w stanie odskoczyć sobie? No nie jesteśmy w stanie odskoczyć. Ale... A nie, dobrze, jesteśmy. Czyli zaczęło lecieć troszkę wyżej. No dobra, może od razu się da zrobić skok... To kwantowe zakłada, że po prostu poruszamy się w podprzestrzeni, więc te planety nam nie interesują nas. No ale nagle co, to nie ma trasy? Moment. Jeszcze raz. Kwantowy bekon. I tu jest wrak. Okej, okay, no i teraz... problem. Czyli jak mówiłem, odskoczymy jednak w kierunku... Dobra, zaparkujmy na Olisarze. To mi się wydaje, że dość tego dobrego, kurde, rzeźnia. Krzyżowiec i krzyżowiec...
Gdzie był Olisar? Kurde. Tu jest. Dobra. Olisar na lajcie, nie? Jest. Zobaczmy, czy wszystko działa. Jakieś szpulowanie. Szpulowanie śmiga. Nice. O, tak. Te chemtrailsy kwantowe też tu są super. A? O Boże, Olisar, dzięki. No i zobaczmy, Trish, czemu nie mogę wyciągnąć moich statków z garaży? Chociaż nie, tutaj mogłem. Z komunikaty miałem... Jeszcze są poza zasięgiem. No fajnie, do którego niby? Jak wygląda sprawa z porządku innego systemu? No na razie się nie da. A tak to domyślnie o to by chodziło, nie? Okej. Okay. No. Dziękuję. Nie gaszę, żebyś sobie chłopiec parkingowy odparkował. W ogóle zaraz. A to nie, jeszcze trochę minie czasu. 30 nie wchodzi właśnie w Fallout? Na szczęście jest beta dla PC-towców? A, zamknę, kurwa, nie był ten. Dobry statek, wierny, mało pali, wszystko właściwie mało. Mało prędkości, mało pojemności, jeśli jakakolwiek jest, ale własny. No. Mało przyjemności, tak. zaraz. Drakienic tylko oznaczenie dla przychodzących, bo mamy pokazane gdzie ten, ale... gdzie się wchodzi? No wiem, czy aż wiem, gdzie się wchodzi. Przynajmniej tak mi się wydawało. Transportacja na Grimhest. A, zaakceptuję, ale tak to najwyżej nie zrobię. A, jak to miło. Dobrze was widzieć wszystkich. Bono? Albo ten... Maleńczuk. I jego brat. No i co? Tutaj i tu mogę wszystko nie. Katlasa nie mogę wyciągnąć. A dlaczego? Co się z nim stało? Powiedzcie mi. 15 minut. Okej. Okay. Mustang jest. Bukaker jest. Prospektora też nie ma. Aurora siedzi na padzie. No jest nagle ten Dragonfly. To jest tyle śmieszne. Ten mały wypierd, jak zobaczycie, na siódemce, co? Tędy. Ja mam problem z dosiadaniem go. Bym sobie po stacji pojeździł, prawdę mówiąc.
że przyniosłem go na Heksa. A to w świecie gry, bo tam mi nic nie tego, nie podawało. Tędy. O. To jest mały, a dużo przyjemności. Dziwne. Ostatnio jak go miałem, był większy chyba. Okej, okay. Jak to dosiąść? No właśnie, gra nie pozwala mi na nim siąść. Ewentualnie bym fizycznie wskoczył, to tak, no ale... Tak, chcę. Widziałem, że ludzie nim latają, a ja jak zawsze nie mogę. Nie jest mi przykro, nie ukrywam. Że na planecie muszę być. To na jakiej planecie? Na przykład na Lewskim mogę takie przywoływać, ale na Lewskim też jest bunt maszyn. Czy mam prowadzenie takich pojazdów? Do takiej pojemności można na zwykłym prawie jazdy B. Prawie lotu, przepraszam. To fajne, no tylko no. Muszę obczaić, gdzie w takim razie można przywoływać sobie pojazdy. Trzeba polecieć na planetę i... No i przywołać go sobie tam. Pamiętam Olisara w 20 klatkach. Takie czasy teraz piękne nastały. Bukaker jest ewentualnie. Testowałem go. Pokażcie mi go, jeśli można. Nie, tak, mamy questa. Pościgać się ścigaczem, zanim Krzysztof zabierze. C2. Okej, okay, czwórka. Bo to zaszkalowanie Archona jest. Ej, chodź ze mną w śluzę, Murzyn. Zobaczmy, jak sweterek ci tam ten. Czy sweterek masz ciepły? Chodź, no chodź. Wcisnąć w śluzę i wyjść z nim na pole. Zobaczmy, co to ma być? Bukaker, tak? Czemu wszyscy są czarni? No bo tak, dobra. A nie dałem śledzenia, ale to zrozumiem to. Czyż mogę do ciebie wsiadać? Bo jesteś fajny, podobasz mi się. I mam ten sam bajer, co ostatnio właśnie. Nie podoba mi się to już. Ciekawe mnie, co się dzieje akurat z tyłu, bo widzimy, że ma... Bo że te nóżki składają się tak ładnie tu. Strasznie dużo miejsca to zajmuje. No ale to wiadomo, no. Ten, i to są potem osłaniane przez ten. Ty, co to jest takie ten? Jak wypolerowali. Dobra. Popełniam samobójstwo. Skaczę w kosmos. Aha, kurde. Dobra, no to tyle. To jest budzenie się na stacjach.